powodu sezonowej grypy w bieżącym roku na całym świecie zmarło niespełna 300 tysięcy osób. Schorzenia będące skutkiem zakażenia wirusem HIV zabiły w tym samym czasie nieco ponad milion ludzi. Według danych pochodzących z tego samego źródła, serwisu Worldometers, zakażenie koronawirusem doprowadziło do śmierci niemal 750 tysięcy zainfekowanych na całym świecie. To 2,5 raza więcej niż tegoroczna sezonowa grypa. Według danych Worldometers na środowy poranek na całym świecie odnotowano ponad 20,5 miliona zakażeń koronawirusem, z czego niecałe 13,5 miliona chorych wyzdrowiało. W zestawieniu wyodrębnionych jest ponad 6 milionów 300 tysięcy przypadków wciąż aktywnych. W światowym rankingu zakażeń Polska znajduje się na 45. miejscu na świecie pod względem liczby zachorowań. Z każdego miliona Polaków 1418 osób dotknęło to zakażenie. To mniej niż średnia światowa, która wynosi 2636 zakażeń na każdy milion ludzkiej populacji. Środowy raport Ministerstwa Zdrowia przyniósł informację o kolejnych 715 nowych zainfekowanych. Ogółem do tej pory w Polsce zakażenie potwierdzono u niemal 54 tysięcy osób. W Suwałkach i powiecie ziemskim łącznie do tej pory odnotowano 29 zakażeń. 23 osoby już wyzdrowiały, 6 przypadków pozostaje aktywnych. W Suwałkach od samego początku, i tutaj należy się z tego cieszyć, jest w miarę spokojnie. W chwili obecnej wiemy, że 17 osób z naszego miasta, które zachorowały, jest już zdrowych. Mamy w mieście 6 aktywnych przypadków. Te osoby są wyizolowane, nie potrzebują hospitalizacji, więc nas na razie ta pandemia traktuje łagodnie i miejmy nadzieję, trzymajmy za to kciuki, by było tak dalej. W obszarze działania suwalskiego sanepidu nie odnotowano na szczęście ani jednego zgonu związanego z zakażeniem COVID-19. Ale na terenie województwa podlaskiego takich przypadków było 24. Liczba zakażeń w Podlaskiem zbliża się do 1100, przy czym 905 osób uznano już za zdrowe. Przypominamy, że na naszym terenie zakwalifikowanym do tak zwanej zielonej strefy obowiązują nadal maseczki w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Konieczne jest drobiazgowe dbanie o higienę i obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz społeczny dystans. Myślę, że mieszkańcy się tego nauczyli. Zwracamy na to uwagę. Widzimy w sklepach, że mieszkańcy noszą maseczki. Widzimy w innych instytucjach publicznych, jak chociażby Urząd Miejski, że mieszkańcy przychodząc do nas tutaj do ratusza są wyposażeni w maseczkę, korzystają z możliwości dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku, zatem nie ma z tym najmniejszego problemu. Miejmy nadzieję, że będzie tak dalej w Suwałkach. Dalej będzie można mówić tylko o kilkudziesięciu przypadkach, a nie kilkuset, tak jak to jest w innych powiatach czy też miastach.